Polsce rocznie marnuje się blisko 9 milionów ton żywności. Jest to 25 tysięcy ton dziennie i ponad 1000 ton co godzinę. Jednocześnie ubóstwem dotkniętych jest aż 2,5 miliona osób. Banki żywności docierają do niespełna 1,5 miliona z nich. Stąd organizowane są akcje m.in. pod hasłem Podziel się posiłkiem, która została zorganizowana również w regionie wałbrzyskim. W tym roku na pewno jest różnica między zeszłoroczną, a trochę więcej jest. Po prostu ludzie są hojniejsi. W zeszłym roku było o wiele mniej, jeżeli chodzi o dwudniowe zbiórki, jakie teraz organizujemy. A ludzie nie są chyba jeszcze przyzwyczajeni do tych zbiórek poza jakimiś świętami, bo z reguły takie świąteczne zbiórki są. Tak, w minionych latach były takie, częściej były na świąteczne, przedszkolne takie, od dwóch lat bodajże jest Podziel się posiłkiem, to ludzie nie są, tak jak pan mówi, że nie są przyzwyczajeni raczej do takich zbiórek. Ale w tym roku już jest lepiej. Na drugi rok podejrzewam, że będzie jeszcze lepiej. Pierwszy dzień zbiórki żywności Podziel się posiłkiem w całej Polsce dzięki ofiarności Polaków dał wynik ponad 190 tysięcy kilogramów artykułów spożywczych. W zbieraniu żywności w całym kraju pomagało aż 40 tysięcy wolontariuszy, którzy stali przy specjalnie oznakowanych koszach. Region wałbrzyski nie był pod tym względem z tyłu. Do akcji włączyło się blisko 600 osób, które zebrało blisko 5 ton żywności. Zebraliśmy w ciągu wczorajszego dnia ponad 4 tony 700 kg żywności. No jeszcze zbiórka trwa w dniu dzisiejszym. Tak jak tu kolega mój poprzedni powiedział, w tym roku jest większa ilość zebranej tej żywności. Może to się wiąże z tym, że może jest większa bieda, nie? Bo im większa bieda, tym więcej ludzi daje jednak nam do tych koszyków, tą żywność nam tutaj składa. Zaangażowanie wśród wszystkich osób biorących udział w tegorocznej zbiórce żywności jest bardzo duże. W ciągu tych dwóch dni w naszym regionie wzięło udział ponad 580 osób, brało wolontariuszy. Spośród kilkuset wolontariuszy nie było raczej nikogo, kto nie wiedziałby, dla kogo kierowana jest akcja Banków Żywności. Akcja organizowana była z myślą o najmłodszych. Ta zbiórka jest specjalnie organizowana dla ludzi, którzy po prostu nie stać ich na jedzenie, są biedni, głodni i im pomagamy. Produkty są przekazywane dzieciom niedożywionym, budującym, biednym. Najpierw są przekazywane do Banku Żywności, a później są rozdawane tym dzieciom. Zbiórka jest organizowana dla niedożywionych dzieci, których nie stać na posiłki. Zbieramy różne produkty spożywcze dla osób ubogich i potrzebujących. Mieszkańcy Wałbrzycha oraz Szczawna jednak nie zawsze patrzyli przychylnym okiem na wolontariuszy, którzy poświęcali swój wolny czas dla dobra innych. Mimo wszystko zdecydowana większość osób dzieliła się tym, co miała. Jak wygląda zbiórka? Jak stoicie, jak dajecie te ulotki? Jak ludzie reagują? No niektórzy nie biorą ulotek, bo mówią, że już brali udział i niektórzy biorą, dają, a niektórzy po prostu idą i nie biorą ulotek. No niektórzy bardzo chętnie wrzucają, a niektórzy się nawet nie odezwą, nawet się nie obrócą, tylko oleją po prostu. Tak, to przyjaźnie, ale czasem są ludzie, którzy niechętnie coś pomagają. Że niektórzy ludzie po prostu nic nie odpowiadają i nas omijają, są obojętni, a inni się pytają, co to jest, zatrzymują. Bardzo różne. Niektórzy ludzie przejmują się właśnie tymi dziećmi, a niektórzy po prostu obojętnie przechodzą. A jakich jest więcej, takich czy takich? To jest bardzo zróżnicowane. Czyli? No, czyli pół na pół. Czasami jest tak właśnie, że wezmą ulotkę, się zainteresują, a praktycznie w ogóle nic nie dają. Ale jednak dużo ludzi dają też. Ale poza tymi, którzy nie dają, to jest też duża grupa tych ludzi, którzy dają, prawda? Tak, jest dużo ludzi, dają właśnie też. Są bardzo zróżnicowane, bo niektórzy podchodzą do tego właśnie z dystansem, a niektórzy po prostu ja dziękuję i idą. Albo z oburzeniem mówią, że nie będą brali karteczki. A nie muszą brać, tylko że my ich informujemy o takiej zbiórce i nie muszą nic kupować. Jeżeli chcą, no to można o dwie rzeczy albo jedną kupić więcej i rzucić na.
te produkty trafiają po prostu do tych osób najbiedniejszych, do rodzin, które mają bardzo niskie dochody i to już zajmują się dzielnicowe te fundacje, stowarzyszenia, które odbierają od nas tutaj z Banku Żywności i rozdają według list najbiedniejszym w danej dzielnicy, czy wiosce, czy tam, gdzie stowarzyszenie istnieje. Głównym motorem napędowym akcji w Wałbrzychu i Szczawnie Zdroju było stowarzyszenie Przyjaźń Dom Rodzina wespół z klubem Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska, zawodnikami drużyny juniorów z KP Gwarek, jak również ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym na Poniatowie oraz wychowankami domu dziecka Promyk. Mile mnie zaskoczyły dziewczęta, które po raz pierwszy biorą udział w zbiórce żywności. Są one ze stowarzyszenia sportowego Wiktoria. Bardzo były zaangażowane i z rozmowy z nimi też stwierdziły, że będą brały w następnych zbiórkach żywności udział. Wszyscy ci wolontariusze obstawiali przez 2 dni 9 marketów, które uczestniczyły w zbiórce żywności. Brały w tym także udział w tej akcji, którą organizujemy dzisiaj, organizowaliśmy też wczoraj. Klub Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska, Przyjaźń Domu Rodzina i Antona Kwiatkowskiego, także z Domu Dziecka. Każdy się stara pomóc jak może. Wydaje się, że wszystko. Grając w piłkę, nasza drużyna wspomaga również działania wolontaryjne. Pomagamy ogólnie ludziom. Akurat nas zaproponowali nam udział w tej akcji i się szybko zgodziliśmy. Pozostałe 5 marketów na terenie Wałbrzycha, w których odbywała się zbiórka żywności, to również zasługa uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jak co roku udział w akcji bierze młodzież gimnazjalna, młodzież szkół średnich, ponadto stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia opieki nad osobami, które mają trudne warunki mieszkaniowe. Darczyńcy dzielili się głównie takimi produktami jak olej, mąka, cukier, płatki śniadaniowe, soki oraz konserwy. Byli nawet tacy, którzy wchodzili specjalnie po zakupy i zostawiali pełen kosz u wolontariuszy. Jest osoba, która na przykład dała cały wózek żywności. Nie wiem, czy wypada mówić nazwisko tej osoby. Chyba nie, no ale znaną osobą tutaj nie w Wałbrzychu, gdzie to mile wszystkich nas zaskoczyło. Ta osoba, i tej osobie dziękujemy. Zebrane produkty trafią do banków żywności, a następnie do organizacji, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci chorych i najuboższych. Wolontariusze ze stowarzyszenia Przyjaźń Dom Rodzina, którzy brali tak samo udział w naszej zbiórce żywności, ogromnie im dziękuję i zapraszam do następnej zbiórki.